Mikołaj. Chyba dzień 10 dzisiaj. Rano wyszliśmy sobie wcześnie, o 8 rano poszliśmy na Szpitkopę. Oczywiście nie na samą górę, ale w rejon. Około 2,5 godzinnego takiego spacerku pomiędzy skałami, trochę się poszwędaliśmy, bardzo fajne miejsce, fajne widoki, dobre zdjęcia. Stopień szukaj palcami u nogi. Hello! Taki mamy dzisiaj wieczorem widok prawie na zachód słońca. Halo, mobilki, odbiór. Let's go, guys! Udało nam się wjechać ze Szpitzkopę, chociaż z delikatnymi problemami, bo wczoraj była dosyć mocna impreza. Było tańczone, były polskie hity. Ale musi pamiętać coś z tej nocy, nie? Nie, no i będzie pamiętał, ile to pamiętać. A teraz jesteśmy na Weltwicze Drive. To, na czym ja teraz siedzę i to jest za mną. To jest taki pas lawy, który zrobiła sobie szczelinę po prostu w już w istniejącej skale granitowej. Czujemy się trochę jak kolonizatorzy Marsa i tak wygląda nasza ekipa. Dzisiaj... O! Ronaldo! Neymar. Junior. I'm from Brazil. No, I'm from Poland. Hello! O, a tu są nawet schody. Dzień dobry. My jesteśmy właśnie po okładach. Także daliśmy naprawdę dzisiaj czadu. Wykończeni trochę. No jesteśmy tu w końcu, ostatni pełny dzień w Namibii. I tu mieliśmy przewidziany właśnie Death Valley, Sus Valley, czyli wydmy z największymi Big Mama, Big Daddy oczywiście, martwe jezioro z martwymi drzewami, czyli taka wizytówka można powiedzieć na Namibii. Jesteśmy, trzeba było wstać o 5 rano, a właściwie o 4.30, bo o 5 był wyjazd. Także jesteśmy, teraz będzie milion zdjęć. Zrób coś szalonego. Dużo fajnych sklepików designerskich. Takie drogie, po 2000. Afrykańskie instrumenty. Ostatni dzień, lotnisko. Smutne, jak trzeba wyjeżdżać, niestety. Ale cóż. Żegnamy Afrykę, ale chyba nie na długo. Hello. Hi, welcome aboard. Dzięki. 2 tygodnie tripa intensywnie, ale było naprawdę cudownie.